teraz wszystko jak las właśnie, ale 27 lat temu wyglądało wszystko bardzo, bardzo fajne. Właśnie to było takie miasto marzeń dla mieszkańców Związku Radzieckiego, nie? Bo tutaj było to, do czego właśnie Związek Radziecki szedł, nie? Do komunizmu. Było wszystko w sklepach, pensje są fajne, nie? Ludzie sobie po prostu mogą kupić wszystko, co oni chcą, nie? Nie było tak jak socjalizmu, jak po innych miastach, że nie było nic tam w sklepach, nie, nic nie kupisz, tylko tam po talonach jedzenie i tak dalej. A tutaj można nawet było kupić tam Chanel numer 5, nie? Parfum, że było ciężko znaleźć Moskwę, nie? A tutaj wszystko było. Dlatego, że Prypieć było takim miastem specjalnym, jak to mówię, atomowym, nie? I była finansowana jak inne atomowe miasto z specjalnego tego źródła finansowego, nie od rządowego, ogólnego. To dlatego tutaj było gdzieś 25 restauracji, różnych kafe, nie? 25 sklepów, są jakieś i supermarkety i tak dalej. I budynek kultury, taki palac kultury nawet, nie? Był basen, nawet 3 baseny było. Profilaktorium był, jakiś sanatorium był dla dzieci. Szpital dziecki, szpital normalny, nie, dla dentysta i tak dalej. 16 piętrówki, że to było, może nie, wesołe miasteczko, że tak niezwykłe jest dla takiego małego miasta mieć, mieć dziebelski młyn, nie, i takie wesołe miasteczko, nie, to są ludziki. Ale tutaj to było. No i tak właśnie miasto, no ile żyło? 9 lat tylko. A te drzewa urosły tutaj? No, topale są byli, nie, ale topale mają taką siłę, że nie rosną bardzo szybko i dlatego więcej tutaj topoli akacji, nie, i dlatego wszystko takie zarośnięte jest. A mieszkania są puste, wyczyszczone, czy...? Ogólnie tak, tak, wiesz, nic nie ma, puste są mieszkania, może jakaś tam pianino stoi, nie, albo jakaś część furnituru, ale tak ogólnie nie ma. Tak. Dobra, będziemy spacerować właśnie stąd. Wiecie sobie, co potrzebujecie. Właśnie autokar zostaje tutaj, a my troszeczkę pospacerujemy. Ja mam takie dwa albumy właśnie ze zdjęciami do wypadku.